z Wami w dzisiejszym filmiku. Będzie to filmik o włosach, taki vlog. Pokażę Wam przebitki z mojej metamorfozy, pokażę Wam trochę zdjęć. No i zobaczycie tam też moje zdjęcia z panią właścicielką, która robiła mi tą fryzurę. Ja często korzystałam z usług tego salonu. To jest salon, który jest w Wieliczce na rynku. Jest też salon na Limanowskiego w Krakowie, który zobaczycie, bo tam akurat robiłam te włosy tym razem. No i jak wiecie, ja sobie już jakiś czas dekoloryzowałam te włosy, robiłam różne cudawianki, żeby je trochę pozbawić tych zbyt ciemnych tonów. No i chciałam wrócić do swojego. Zobaczcie, tutaj jeszcze mam, wklejam takie moje zdjęcie z dawien dawna, powiedzmy z Tunezji, w moim naturalnym kolorze włosów. Tak to wyglądało. No i pokazywałam Wam też przebitki, które teraz też zobaczycie tak na chwilę, jaki chciałam efekt uzyskać. I słuchajcie, naprawdę jestem w szoku, bo przy tym, jak się bardzo bałam tej metamorfozy, naprawdę wyszedł efekt piorunujący moim zdaniem. Zaraz zobaczycie. Przechodzimy do relacji mojej. No i będę Wam tam pokazywać właśnie później zdjęcia i zobaczycie etapy robienia tego, bo tutaj były wcześniejsze etapy, które już tam widzieliście też w wcześniejszych filmikach. Na przykład takie tutaj mam wygładzone na jednym włosy, które były po pierwszej takiej dekoloryzacji jakby. No i to już i tak był super efekt, no ale teraz po tym tonowaniu włosów i po robieniu odrostu i tak dalej, no to już jest taki pełny efekt, jak to będzie wyglądać, tak jak mówię tam później. Zobaczycie, jeszcze tam będę dopowiadać pewne rzeczy, także już nie będę przedłużać, przechodzimy do tego. No i mam nadzieję, że ta relacja się Wam spodoba, kochani, i cześć. Cześć, kochani. Jestem w pośpiechu, witam się z Wami. Dzisiaj jest czwartek i idę do fryzjera robić sobie nowe włosy. Słuchajcie, jestem podekscytowana. Jestem w podgórzu na Limanowskiego w Krakowie. Moje włosy już obecnie wyglądają tragicznie, tragicznie, ale zaraz się to zmieni, mam nadzieję. Trzymajcie koniecznie kciuki, żeby to się udało. Zaraz Wam pokażę salon, może jakieś przebitki, jak się uda. No i zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że będzie fajnie, coś Wam sfilmuję. Mam też swoje gumki, bo też jedna będzie dla pani fryzjerki. Zobaczymy, co. Jak to nam dzisiaj pójdzie? Będzie to trwało trochę. To później się zobaczymy w przebitkach. Moi drodzy, pokazuję Wam teraz, jak już tam siedzę na fotelu i jestem przygotowana. Za chwilę się zaczną zabiegi, no i naprawdę sporo tego było. Tutaj trochę przebitek z salonu. Jak widzicie, tu już moje włosy są takie odkoloryzowane lekko, bo były jeszcze lekko dekoloryzowane dodatkowo, rozjaśniane, i dopiero teraz będzie, o, tutaj już jestem z farbą, która jednak na te odrosty tam trzeba było ją położyć w takim właśnie odcieniu ash. No i tutaj już mam zrobione częściowo te włosy, słuchajcie, i jestem z panią właścicielką, zaraz zobaczycie efekt końcowy, kolorystyczny tutaj już jest, a teraz zrobimy fajne zdjęcia. No a tutaj już widzicie zupełnie końcowy efekt, taka drobna sesja zdjęciowa. No i zobaczcie, że rzeczywiście wydaje mi się, że efekt taki jak tam na tym zdjęciu, który był moim wzorem, powiedzmy, tak mi się wydawało, że te włosy moje powinny tak wyglądać w naturze, no to dosyć podobnie to wyszło. No należy pamiętać, że to jest jeszcze taki też półśrodek trochę, ponieważ de facto taki efekt już jak naprawdę to powinno wyglądać w rzeczywistości, to będzie dopiero za jakieś 2 miesiące po kolejnym zabiegu, no bo jednak etapy tej dekoloryzacji, no trochę to trwa, no bo jednak jest to zdecydowana zmiana i nie chciałyśmy być takie bardzo brutalne. No to kochani, właśnie salon Limanowskiego 36. To nie jest żadna, słuchajcie, płatna reklama ani barter, tylko po prostu polecam, bo bardzo fajny salon, bardzo fajna pani właścicielka, super obsługa i w ogóle jestem bardzo zadowolona, moi drodzy. No i kochani, wracam już z tym pięknym efektem kolorystycznym, który zobaczycie w przebitkach. No i zobaczycie, oczywiście będziecie widzieć cały ten filmik, więc sami ocenicie, jak. Mi się mega podobało. Uważam, że świetnie dobrane kolory i w ogóle
W ogóle ekstra, sorry. Jestem na przejściu dla pieszych, więc muszę trochę uważać tu w Krakowie. Jadę do domu, jest późno, jest godzina przed 10, więc trochę już muszę się streszczać, moi drodzy, ale w każdym razie żegnam Was i no i polecam jak najbardziej salon, usługi, kosmetyki na Shein też, bo też już mam i są super. No i słuchajcie, naprawdę jest to, o co mi chodziło, a efekt pogłębiony będzie po kolejnych około półtorej miesiąca, bo po prostu na razie to wygląda tak, że część tego mojego koloru zeszła, duża część. No ale jeszcze trochę to potrwa, zanim ten kolor wróci całkiem do mojego, ale i tak uważam, że naprawdę efekt, no, powiedziałabym, nawet przerósł moje oczekiwania. Myślałam, że będzie słabszy efekt, tymczasem efekt jest naprawdę super. Popatrzcie sobie tam na przebitki zdjęć, bo całkiem fajne zdjęcia zrobiłyśmy z panią Agnieszką. Także uważam, że naprawdę było warto. No i w następnym etapie będzie ten kolor jeszcze bardziej trochę przyszarzony i jeszcze lekko jaśniejszy i chłodniejszy. Ale i tak jest naprawdę mega postęp, więc już jestem bardziej sobą i jestem mega zadowolona. Dużo bardziej mi pasuje, dużo bardziej się czuję swobodnie i lepiej dużo w tym kolorze. Także tada! Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć! Cześć kochani, witam się z Wami w sobotę, będę zaraz losować, słuchajcie, będę wyciągać, o, widzicie, jest jedna czara z losami i zaraz wyciągnę osobę, która otrzyma to rozdanie. No, moi drodzy, zaczynam się trochę źle czuć, więc zaczynam, bo nie wiem, jak dotrwam do wieczora. Lecimy dalej, słuchajcie. I teraz patrzcie. Chciałabym oczywiście, żeby wszyscy wygrali, no ale niestety takiej możliwości nie ma. No i teraz, tadam, jest, wyciągnęłam. Muszę sobie oprzeć tą. Słuchajcie, dzisiaj wyciągnęłam taką oto osobę, Agnieszka Kurasz. Także gratulacje i oczywiście pozostałym życzę szczęścia następnym razem. Będzie właśnie rozdanie jeszcze, kochani, na 4000, bo już zostało naprawdę kilka subskrypcji. I będę teraz miała dwa filmiki ze współpracy z firmami i z tych filmików przeznaczę jakąś rzecz do rozdania również właśnie na 4000 subskrypcji. Także kochani, czekajcie na to, bo już będzie we wtorek jeden z tych filmików i być może już z tego będzie można coś wybrać do rozdania. A tymczasem właśnie wybaczcie za zmianę tego terminu. Miał być haul tym razem ten filmik, ale zamieniłam go na vlog właśnie włosowy i rozdanie, bo łatwiej jest te rzeczy połączyć niż potem łączyć to z haulem, który zazwyczaj trochę trwa. Także moi drodzy, do zobaczenia we wtorek, a potem we czwartek w filmiku, już tym razem w haulu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I życzę Wam miłej reszty niedzieli i no i cześć, pa, pa. No i oczywiście, kochani, jeszcze przypominam Wam, żeby ta osoba, która została wybrana, napisała na maila i podając swoje dane kontaktowe i jakie kolory gumek, bo dwie gumki były, nie wiem, czy wszyscy zwrócili uwagę, bo tam osoby pisały pojedyncze kolory. Dwie gumki były w rozdaniu i różne takie drobiazgi kosmetyczne. Także koniecznie napisz, Agnieszko, jakie kolory gumek i jakie rodzaje gumek. W poprzednim filmiku wszystkie pokazywałam, więc jeśli nie pamiętasz, to sobie tam zajrzyj.